Proszę bardzo, torby całe. Powiem Wam tylko na wstępie, że jestem troszeczkę zawiedziona. Nie dlatego, że Primark jest w końcu w Polsce, ale ostatnio gadałam nawet z dziewczynami z UK o tym. Moi drodzy, zrobiłem creme brulee tutaj z czekoladą, malinami, mięta i orzechy. Tak wyciąłam ładnie. Taki deserek mamy. Niedzielny. Dzień dobry, kochani. Jest wcześnie. Za mną ciuchy, które wczoraj nagrywałam. A mam ochotę na wodę. Także wczoraj miałam taki dzień nagrywania, naprawdę dużo. A dzisiaj idę na Sephora Open Door oraz na event Foreo. Dwie duże firmy robią event w tym samym dniu. Dodatkowo dzisiaj muszę zrobić dzień rozliczenia, więc mam tyle pracy. No ale dobra. Myślę, że teraz nagram sobie szybko mój makijaż. Najważniejsza impreza w roku. Z tego co wiem, Douglas chyba rezygnuje w tym roku z tej imprezy właśnie świątecznej, ale Sephora nie i mamy wejście na godzinę. Ja sobie zdjęłam buty i mam skarpetki z Gabrielli, bo nie mogę już w tych obcasach chodzić. I słuchajcie, Darek poszedł do Pawła, dzisiaj weszła kawa ciasteczkowa do nas. W zeszłym tygodniu była jaka? Szarlotkowa? Tak. Szarlotkowa z witą śmietaną, też była subciągła. A teraz ciasteczkowa. Mi smakuje bardzo. Dobra. Ja piję dalej moją mrożoną. Zrobiłam sobie lekki makijaż, bo słuchajcie, będę trochę nagrywać. Dzisiaj w ogóle muszę zrobić papiery. Papieren, to czego nie znoszę. Zawsze wam to mówię we vlogu, ale naprawdę nie znoszę tego robić. A zaczynasz papiery już robić? Czekajcie, postawię was wyżej i będę otwierać paczuszki. Okej, pierwsza rzecz, którą chcę otworzyć, to paczka, którą dziś dostałam na Sephorze Open Door. Liczyłam na kalendarz, ale tego co widzę nie ma. Ale już jeden kalendarz Sephora wam otwieram, jest na moim kanale. Marka Dior. Co da Darka z Diorze? Tak. O, twoje perfumy, Sauvage. Lubisz te perfumy bardzo. W Diorze były bardzo ładne rozświetlacze, tam widzieliście pewnie na fajne te perfumki. Super, możecie zostawić tutaj, żebyś miał w tym. Dziękuję bardzo, miło. W kosmetyczce, proszę. Mieli bardzo ładne rozświetlacze, podkłady też fantastyczne, no i ładne rozświetlacze w płynie i w pudrze. Glow, rękawiczka do demakijażu, takie mi się, one mi się zawsze sprawdzają. Dalej z Sephory, kilka rzeczy z tej edycji świątecznej. Kalendarza tutaj tego seforowskiego tańszego nie ma. Na samej imprezie też nie skupiłam się za bardzo na tych produktach, bo poszłam do tych marek, takich widzieliście, które mnie najbardziej interesowały. Natomiast oni co roku wypuszczają na święta takie, o, jakie ładne kolory w ogóle, takie neutralne. Co roku wypuszczają takie palety i to jest fajne, żeby sobie kupić, wiecie, cały rok używać. A cały rok można używać takiej palety, one są naprawdę dobrej jakości i są w niskich cenach, a po świętach jeszcze tanieją. Mam tutaj zestaw też błyszczyków z Sephory, w zasadzie pomadek, tych cream lip stain set. Jeżeli chcecie, nagram osobny test na żywo tej kolekcji. W tym roku twarzą, co to jest, Kakus? Król Julia! Lemur! Lemur! Król Julia był lemurem! To jest lemur! Lemur jest w tym roku... No dobrze, dobrze, teraz jesteśmy w kontakcie. Dziękuję, do widzenia. Lemur jest w tym roku twarzą tej kolekcji. I to jest nocna lampka, więc wędruje do domu. Dla córy. Dla córy. Ona ma i sówkę, i liska z zeszłego roku. Tutaj żelowa opaska na oczy. To są takie rzeczy, które warto wrzucić komuś do skarpety na święta. Już chowam kompy. Słuchajcie, robiliśmy księgowość i mamy nowy system. Dobrze nam poszło. Mamy nowy system.
Robimy to razem jednocześnie. Mnóstwo. Już mam dobry humor. Ale nie musiałaś dzisiaj kalendarza nagrywać? A... No miałam. Sobie nagram, wiesz, bo było się tak ciemno za oknem, że wolałam, chyba tutaj to nagrać. Ciekawe, zabierałam paczki. Tutaj, o Jezu, żelka sobie wezmę, bo nie jadłem nic. No bo nic nie chciałeś ten, czekaj, już nie leci. Tu jest przepiękny kalendarz. Ale ładnie. No, jest piękny. Moi drodzy, my w garderobie. Dziś zafarbujemy te spodnie. Poleciliście mi ostatnio na Instagramie ten produkt i nie jest to film sponsorowany. Po niemiecki jakieś proste farbowanie. Kupiłem go na Allegro. I zafarbujemy dzisiaj 3 pary spodni. Zobaczymy, jak to zadziała. Opakowanie składa się z 2 produktów. Płyn. Tutaj proszek. Cyk. Odetniemy górę, odkręcimy ten płyn, wrzucimy do pralki i wlejemy ten płyn. W sensie mamy zostawić ten płyn w opakowaniu, tak samo ten proszek. Będzie tam się to razem prało w środku. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Z tego, co wyczytałem, to jest na 600 gramów jakby ubrań. Czyli jedne spodnie, 3 ręczniki, coś tam jeszcze tutaj było w opisie. 600 gramów, maksymalnie możecie zrobić 2 takie opakowania na raz. Mamy to wybrać w 40 stopniach, a później wstawić na normalne pranie z płynem do prania, jakby do tkanin. Dobrze, wrzuciłem 2 produkty do pralki, tak jak było napisane na opakowaniu. Trzeba było je odkręcić i delikatnie rozciąć. 40 stopni i godzinę prania. Zobaczymy, jak to się uda. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Z tego, co widzę, na razie materiał wchłonął cały płyn. Pamiętam, jeszcze coś jest w środku, bo to chodzi o to, żeby się dozowało. Dopiero 5 minut się tutaj pierze, ale myślę, że się uda. Wczoraj wody nie było, więc nie mogłem stawić zmywarki, więc tam jakieś naczynia tym. A dzisiaj nagrywam filmy o dyni. Upieczemy dynię. Będę robił sernik, taki makaron i jeszcze kulki. Naraz i wszystkie urywki będą dodane do różnych filmów. Dopuszczam delikatnie brodę. Tak jak barber zawsze mi każe, żeby ją zostawić. Dzisiaj taki dzień. Słuchajcie, ja lodówki jeszcze nie kupiłem. Ale nie mogę się zdecydować. Niestety. Muszę coś znaleźć po prostu fajnego. Tu znajdę fajnego i... Nie wiem właśnie. Nie wiem, co mam kupić. Wyciągnąłem spodnie z pralki po tym praniu i powiem wam, że jestem mega pod wrażeniem. Wyglądają naprawdę fenomenalnie. Zobaczcie ten czarny. No. Udało się. Niesamowite, że ja zawsze kupowałem jakieś tam nowe spodnie, jak mi się sprały. Świetne, to jest świetne. Zostało mi trochę pióre z dyni i postanowiłem je wykorzystać do makaronu. Hej, my jesteśmy w magazynie i słuchajcie, będę podpisywać właśnie dzienniki, już wrzuciliśmy je na stronę, już można je zamawiać, w tym momencie już zamówienia wpływają, więc zaraz będę podpisywać wasze zamówienia. No podpiszę oczywiście więcej, żeby było do przodu. O, muszę zamknąć okno, bo zimno tu. Tu mamy dzienniki. Są zapakowane, przyjechały prosto z drukarni. Już je widzieliście pewnie na moim Insta. Prześliczne. W tym roku są takie cieniowane.
z błyskiem jak zawsze, bo błyszczeć muszą. Także zaraz siadam i biorę się za podpisywanie. Podpisujemy kalendarze. Słuchajcie, Karolina ma teraz tutaj live'a. Tak, mam właśnie live'a tutaj. Zróbcie hałas, będzie was zróbcie hałas, będziecie na vlogu. Darek nagrywa właśnie vloga. Cześć Betty! Cześć, właśnie podpisuję. Także nie jedziemy w poniedziałek. W poniedziałek Betty zrobimy sobie sesję w biurze. Udostępniam live'a, który teraz prowadziłam. Właśnie mi się zapisuje. Jest live, możecie go obejrzeć u mnie. Troszkę mówię o dzienniku i razem z wami podpisywałam. Nie wiem chyba, bo jak z tego live'a teraz na to już nie widać komentarzy. Trochę jest inaczej niż kiedyś, tak? Nie widać komentarzy. Nie, nie ma komentarzy. Dobra, w każdym razie pokazywałam wam co nieco o dzienniku. Podpisywałam razem z wami, podpisałam kilkaset tutaj dzisiaj z wami. W tym momencie są już właśnie wysyłane. Odpowiadaliśmy na różne pytania, możecie sobie zobaczyć. Zobaczcie, tak wygląda dziennik, tak wygląda okładka. To jest, zgasiłam światło, żebyście widzieli. Pełny kolor, jest taki gradient, takie ombre przechodzące tutaj. Błyszczy się tutaj takie kropeczki. Tu mam napisane dziennik 2021. I taka jest, taki jest design. Tu jak zawsze ten dziennik należy do. Tu jest podpisane, bo u nas kupuję w sklepie właśnie macie z podpisem. Jeżeli nie chcecie podpisu, to zaznaczcie. Tu jest wstęp. I słuchajcie, tak, moje cele, najważniejsze momenty zeszłego roku i główne plany na 2021. I mamy takie przekładki, one są w zależności od miesiąca różne. Tu oczywiście w dzienniku jest ta tasiemka do przekładania. Mamy plany też na miesiąc takie. Pod kątem właśnie konkretnych kategorii, rozpiskę, taką rozkładówkę. Tu mamy plan miesięczny, to wam się bardzo spodobało, bo tutaj jest co do dnia, więc możecie sobie wpisywać, nie wiem, jakieś ważne wydarzenia tego dnia, na przykład wizytę u lekarza, czy jakiś, nie wiem, wyjazd. Tutaj trochę zmieniliśmy, są najważniejsze rzeczy, więc to jest w zależności od tego, co dla kogo jest ważną rzeczą, tak? I inspiracja jest dosyć duży dział, żebyście mogli sobie różne rzeczy zapisywać. To są zadania i czy są wykonane. Ta lista też wam się sprawdzała i mamy notes. Też mamy tutaj do obejrzenia i do przeczytania. Zostawiliśmy miejsce, nie jest wykropkowane. Ktoś może sobie chce tu coś wkleić, narysować. No wiecie, zostawiamy to tak trochę w formie bullet journal, że możecie tu wklejać różne rzeczy, przyklejać naklejki. Nie każdy chce coś wpisywać. Wydatki, bo chcieliście mieć więcej miejsca. I tak, taką mamy rozkładówkę tygodnia. O, jako coś mi się nie ostrzy tutaj. Rozkładówkę tygodnia mamy taką. I tutaj mamy poradę. Tutaj akurat tekst o inspiracjach. Napisałam takie teksty, które nawołują do filozofii mindfulness, czyli żeby się skupić na tu i teraz, żeby powspominać takie trochę hygge, wiecie, takie docenianie tego, jak spędzamy czas. Więc w każdym tygodniu znajdziecie taką moją, nie to, że poradę, ale takie przywołanie do przeszłości. I żebyście wypisali sobie, co lubicie, czego nie lubicie, wasze ulubione cytaty, rzeczy, które wam się pozytywnie kojarzą. Takie moje porady. Tutaj w tym roku nie postawiłam już znowu na kosmetyki, czy na organizację, na porządki, no bo to już było. To wszystko jest chciałam powiedzieć w internecie, na TikToku, na Instagramie. A tutaj postawiłam właśnie na taką chwilę zatrzymania, zastanowienia się, żebyście wy też mogli tu napisać jedno czy dwa zdania na dany temat i zastanowić się nad tym. Myślę, że to będzie bardzo fajne. Zobaczymy, jak wam się spodoba, ale właśnie taki mindfulness jest teraz po pierwsze w trendzie, a po drugie naprawdę mi odpowiada. Myślę, że wszyscy teraz się skupiamy bardzo na tym takim tu i teraz. Także tak wygląda dziennik. Jest prześliczny, inspirujący. Myślę, że każdy może go dopasować pod siebie, przez to, że tu jest dużo miejsca na notatki, dużo miejsca na, wiecie, na wklejanie czegoś, zapisywanie. Będziecie mieli możliwość zastosować pod siebie, jeżeli chcecie tabelę mieć tu wydatków, to sobie narysujecie tutaj tabelę. Ja wam nic nie narzucam, zostawiłam kropeczki. Tutaj macie też dużo miejsca, żeby móc sobie coś czy narysować, wkleić, napisać i tak dalej. Także projektujecie ten kalendarz pod siebie, jest taki trochę bullet journal, troszeczkę wam daję wskazówek, jak to zrobić, ale nic wam nie narzucam. Tak? Także się trochę inspirowaliśmy to właśnie filozofią bullet journal. Jeżeli chcecie z moim podpisem, to zapraszam do nas do sklepu. W tym momencie już są pakowane i wychodzą, bo zrobiłam tego live'a i dużo osób w tym momencie zamówiło.
kupiłem takie piękne kwiaty. Nie wiem, czy wiecie, tu z ogrodu, od chłopaka, który kiedyś nam przysłał taki piękny bukiet na święta. Ładnie wyglądają. Czekam teraz na Karo, bo Karo ma klucz od auta i nie wiem, jak to wejść do środka. Karolina oczywiście dostała prezencik. Ja się ucieszyłam, dostałam taki piękny bukiecik z kwieciarni Ogry. O Jezus, niesamowite. Siedzimy na dworze czy w środku, bo fajna pogoda. Wiesz co, możemy na dworze, bo ja mam sweter, masz bluzę, możemy siedzieć. W ulubionym miejscu, czyli kuchnia z Żoliborz. Karolina. Ogórkowo!